widzów Telewizji Ekstra. W dzisiejszym programie przedstawimy zasady bezpieczeństwa oraz zagrożenia związane z wykorzystaniem internetu jako elektronicznego narzędzia regulowania płatności, robienia zakupów, inwestycji oraz logowania pieniędzy. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką Oliwią, która przeprowadzi wywiad z członkiem zarządu do spraw informatyzacji znanego polskiego banku, panem Dariuszem Ziętkiem. Witam widzów Telewizji Ekstra. Dziś gościmy w jednym z polskich znanych banków. Pan Dariusz Ziętek zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących zasad bezpieczeństwa prowadzenia kont internetowych oraz inwestowania i lokowania pieniędzy. Co na ten temat chciałby Pan powiedzieć naszym widzom? Korzystanie z bankowości internetowej bezpieczne będzie tylko wtedy, jeżeli będziemy przestrzegali pewnych zasad. Podstawowymi są te, że nie należy korzystać z bankowości internetowej, dokonywać zakupów przez internet w miejscach publicznych ogólnie dostępnych, w kafejkach internetowych. Musimy pamiętać też o tym, że korzystając z usług elektronicznych kanałów dostępu, musimy korzystać z legalnego oprogramowania, musimy aktualizować wersje przeglądarek internetowych. Niezbędne jest też to, aby logując się do banku, w którym mamy konto, pamiętać, że jest to protokół szyfrowany. Można go rozpoznać po tym, że nazwa strony www rozpoczyna się od HTTPS. Oznacza to, że jest to protokół szyfrowany. Można podczas korzystania z bankowości internetowej, klikając dwukrotnie na kłódkę, stwierdzić, jaki jest to certyfikat, dla kogo został wydany i czy jego data ważności jest prawdziwa. Nie należy korzystać z linków przekazywanych przez w drogą mailową. Daje to nam pewność, że korzystamy z tej strony, z której chcemy korzystać. Fakt, iż przestępcy wykonują różne działania po to, aby ujawnić nasze dane. Nikomu nie należy przekazywać swoich haseł dostępowych do rachunków, nie należy swoich identyfikatorów użytkownika przekazywać, jak również warto też wybierać te instytucje finansowe, które oferują systemy logowania do internetu uzupełnione o urządzenia, które to bezpieczeństwo jeszcze podnoszą. Przykładami są karty mikroprocesorowe do podpisywania uwierzytelnionych transakcji, jak również tokeny. Tokeny są to urządzenia, które zmieniają hasło do naszego konta co 60 sekund. Utrudnia to bardzo życie przestępcom. Trzeba mieć nadzieję, że nasza świadomość będzie rosła i dzięki temu transakcje, które dokonujemy, czy przez bank internetowy, czy dokonując zakupów, będą bezpieczne. Jakie metody stosują przestępcy, aby nas oszukać, wyłamać się do naszych kont? Przestępcy, przekazując nam linki do stron internetowych, upodabniają ich wygląd do tych, które prezentują banki. One są bardzo podobne, niewiele od siebie się różnią i tak naprawdę dzięki temu użytkownikowi może wydawać się, że korzysta z prawdziwej, dobrej strony internetowej. Dlaczego nie należy dokonywać płatności w kafejkach internetowych? Korzystając z internetu w miejscach publicznych, nie mamy pewności, czy przedsiębiorca, który usługę nam tą zapewnia, jest osobą uczciwą i czy zabezpiecza prawidłowo swoje systemy. Należy pamiętać, że trzeba zabezpieczać własny komputer, bo przestępcy, którzy włamią się na nasz komputer i z naszego komputera, podszywając się pod nasze IP, dokonuje on innych przestępstw, policja najpierw trafi do nas, dopiero później będzie poszukiwała innych śladów na to, że tego włamania nie dokonaliśmy my z naszego komputera. Dziękuję bardzo za udzielenie nam tych cennych informacji. Oddaję głos do studia. To niesamowite, jaki token jest wspaniały. Dzięki niemu nasze pieniądze są jeszcze bezpieczniejsze. A teraz posłuchajmy wypowiedzi przypadkowo spotkanych przechodniów, z którymi rozmawiała nasza reporterka Olga.
Witajcie telewidzowie. Dzisiaj przeprowadzamy sondę na temat kont internetowych. Oto pani bardzo miło wygląda. Dzień dobry, przepraszam, czy mogłaby pani poświęcić kilka czasu? No ewentualnie, słucham. Chciałabym zadać pytania na temat zakupów i płatności przez internet. Czy posiada może pani konto internetowe? Oczywiście tak. A jest pani z niego zadowolona? Czy jakieś problemy z nim są? Nie, nie mam żadnych problemów, spokojnie. Co doradzi pani naszym telewidzom? Przede wszystkim, żeby nie podawali nikomu hasła i PIN-u, żeby jak najmniej osób miało możliwość skorzystania z moich pieniążków. I z pani pieniążków również, jeżeli pani ma coś takiego w internecie. Już lecę, jest strasznie zimno. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy. Jestem bardzo zadowolona z rozmowy z tą miłą panią, a teraz poszukamy nowego przechodnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy byś na chwilę mogła porozmawiać na temat internetu? Tak, ale wie pani, no trochę się spieszę, ale... No dobra, to może przejdziemy tam, bo tam także nikomu nie przeszkadzać. To chyba będzie dobrze. To czy posiada pani konto internetowe? Ale po co mi? Przecież tak i tak dostaję co miesiąc od chłopaka pieniądze, a poza tym na wszystko to, co potrzebuję, więc wie pani, raczej nie. Tyle osób ma konto internetowe, czy to nie byłoby dla pani wygodniejsze? Ale w ogóle co to jest za konto? No, konto internetowe, gdzie się przechowuje pieniądze i można korzystać z niego. No ale wie pani, słyszałam, że tylu ludzi ma to konto, ale tam oszukują, kasa znika, więc wie pani, boję się o to trochę. Ale istnieją specjalne zabezpieczenia. Ale proszę panią, ja się już spieszę, dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Niestety, niektórzy ludzie nie są poinformowani na temat kont internetowych. O, mamy kolejnego przechodnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan myśli na temat kont internetowych? Konta internetowe? Ja jestem temu przeciwny. Wszystkie te konta, internet, kable od tego niszczą siedliska naturalne, lęgowe szpaków i żab. Ja jestem z Greenpeace'u i nie dam, aby internet zniszczył te środowiska. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo ciekawa rozmowa, choć bardzo kontrowersyjna. Dzień dobry. Porozmawiam Przepraszam, ale bardzo się cieszę. Nie wszyscy znaleźli dzisiaj dla nas czas. Dziękujemy tym wszystkim, którzy udzielili wywiad dla telewizji Ekstra. Właśnie podjechał samochód i może jego kierowca udzieli nam wywiadu. Dzień dobry. Czy może by pani nam udzieliła wywiadu na temat kont internetowych? Nie bardzo się dowiedzieć, co to ma być. Konta internetowe to takie coś, gdzie można przechowywać pieniążki i korzystać z internetu, płacąc rachunki, między innymi. Ale ja wiem, wy się o tym coś ma wywołać. Ale w nosie ma to coś ma wywołać. A posiada pani kartę kredytową? Jasne, posiadam. Tylko zaraz nie mam, skupiłam, są kasy wypłacili i nie wiem, co robić już teraz. A dlaczego? No jak dlaczego? No karteczka miałam przy karcie, żeby nie zapomnieć PIN-u, a tu co? No nic, pieniędzy nie mam, no. Dzwoni pani coś. Słucham cię? Ta, no ja tutaj taką panią rozmawiam, ta bo mnie zaczepiła. I tu, dzień dobry. Pozdrawiam cię przez telewizor, zobacz sobie. Dzień dobry. Dobra, no niedługo będę, tak. Dobrze, na razie, do widzenia. To bardzo dziękujemy pani za rozmowę, niech pani biegnie do nosi. Dziękuję, pozdrawiam cię, pozdrawiam. Najbardziej spodobał mi się wywiad ze starszą panią i mam nadzieję, że od tej pory nikt nie będzie nosił kodu PIN przy karcie kredytowej. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Joanna Maciejewska.